Cześć! W tym filmie będę chciał Ci przybliżyć jedną z ciekawych funkcjonalności i jakie ma w sobie Wi-Fi Pineapple. Ale jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to najwyższy czas to zmienić. Kliknij proszę przycisk do subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. W tym filmie przedstawię Ci standardową funkcjonalność, jaką oferuje nam Wi-Fi Pineapple, czyli wyrzucanie wszystkich użytkowników z sieci Wi-Fi, która działa w obrębie naszego ananasika. W pierwszej kolejności musimy ustawić, z jakiego interfejsu sieciowego nasz ananas będzie korzystał. Będzie to nam potrzebne przy korzystaniu z funkcji wykrywania dostępnych access pointów w naszej okolicy. Zatem klikniemy w koło zębate, tutaj w naszym lewym dolnym rogu, czyli ustawienia. Teraz przejdźmy do zakładki networking. OK, i tutaj po prawej stronie mamy zakładkę Recon Wireless Interface. To tutaj właśnie ustawiamy, czy nasz ananas ma korzystać z zbudowanego interfejsu Wi-Fi, czy z dodatkowej karty sieciowej. No w moim przypadku mam tutaj dodatkową kartę sieciową. Jest to Alpha Network model AWS 036ACM. No uwaga, która pochodzi z jedynego legitnego sklepu Sapsan. A na tym oczywiście kanale możecie zobaczyć film z recenzją tej oto karty, no i przykładowym jej zastosowaniem. I oczywiście serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. OK, wracając tutaj do naszego tematu, wybraliśmy sobie tą dodatkową kartę tego AWS-a 036ACM, dajemy save. Dobrze, teraz przejdźmy tutaj do okna od Recon, czyli ta lornetka. OK, no i w tym oknie pokażą nam się tutaj widoczne sieci przez ananasa, czyli te access pointy, które są w zasięgu jego działania. Otrzymujemy tutaj nazwę access pointa, adres MAC, nazwę dostawcy sprzętu, typ zabezpieczeń, chociażby siła zasięgu i jeszcze wiele innych ciekawych parametrów. Mamy możliwość także przeprowadzenia skanowania na częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz, no i oczywiście oba naraz. Jako że mój testowy access point pracuje na częstotliwości 2,4 GHz, no to właśnie mamy tutaj zaznaczone 2,4 GHz. Mamy możliwość oczywiście skanowania cały czas, co 10 minut, co 5 minut, co 2 minuty, co minutę i co 30 sekund, a my sobie stawimy cały czas. No i teraz wypadałoby uruchomić także to skanowanie, więc klikamy tutaj w scan. Rozpoczyna się teraz skanowanie poprzez kliknięcie. No i jako że mamy możliwość pofiltrowania wyników po nazwie access pointa, no to wypadałoby to zrobić. Mój access point nazywa się Przemek Mistrz. No i nie musimy nawet kończyć, widzimy, że jest już access point odnaleziony. Tak jak mówiłem, sieć jest widoczna, jest taka nazwa access pointa, jest widoczny adres MAC, producent, typ zabezpieczeń, widzimy, że to jest WPA, czy bardzo słabo generalnie tak off-top, częstotliwość, tak, czyli 2,4 GHz i oczywiście siła sygnału. No i na chwilę obecną do tej mojej sieci mam podłączony mój jeden smartfon. Aczkolwiek ananas tego nie pokazuje na chwilę obecną, nie pokazuje nam takiej informacji i przyczyną być może konfiguracja telefonu, więc dlatego mamy obecnie taką informację, a nie inną. Ale oczywiście nie stoi nam to na przeszkodzie, aby przetestować jedną z fajnych funkcjonalności ananasa. I gdy klikniemy tutaj w naszą sieć, w prawej stronie pojawiło nam się właśnie dodatkowe okno, i to stosunkowo jeszcze bardziej rozszerza nam tutaj pole manewru podczas testu czy ataku. Mamy tutaj dodatkowe możliwości, takie jak dodanie nazwy access pointa do filtrowania, sklonowanie tego access pointa, uruchomienie przechwytywania handshake'a do złamania sieci, no i oczywiście wyrzucenie wszystkich użytkowników, co teraz będziemy chcieli także przetestować. Przejdźmy sobie tutaj do mojego smartfona. No dobrze, mamy tutaj mój smartfon, na którym widać, że jesteśmy podłączeni do sieci Przemek Mistrz. No i oczywiście po chwili w ananasie także pojawiała się informacja, że ta sieć ma wpiętego użytkownika. Także idealnie, nawet adresy MAC się zgadzają. A teraz z poziomu ananasa wyrzućmy wszystkich użytkowników tej sieci i zobaczmy, czy telefon straci połączenie z siecią. Patrzymy. O! I super, jak widzimy, udało nam się, także bez trudu udało się wyrzucić mój smartfon z mojej sieci. Żeby było jasne,
To, co teraz zobaczyliśmy na tym materiale, to naprawdę ułamek możliwości naszego ananasa. Ktoś mógłby się teraz zastanowić, po co takie coś uskuteczniać. No, w taki sposób możemy wymusić ponowne przeprowadzenie procedury four-way handshake, z której możemy wyciągnąć hasło do sieci. Mam nadzieję, że takie krótkie filmy o ananasie przypadną Wam do gustu i będziecie chcieli więcej zobaczyć filmów o jego możliwościach. Tymczasem ja się z Wami żegnam i serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu.